wszystkie narzędzia stolarskie, córeczko, to pamiętaj, to jest najbardziej niebezpieczna rzecz, bo możesz mieć ucięte palce. Wschód zawsze jest odmieniany przez wszystkie przypadki jako gorszy troszkę. Ja nie lubię dorabiać za dużo idei, jeżeli gdzieś tam, prawda, jej z natury nie ma. I ten kolor biały jest takim właśnie wyczyszczeniem tego wszystkiego. Po prostu reset. Da się trochę tą głowę zmusić do tego takiego resetu i do zastanowienia się po prostu, do pomyślenia i zastanowienia się. Nie za bardzo patrzymy na reguły takie, jak istnieją, że trzeba robić to tak i siak. Ja czasem się czuję jak taki zwierz. Gdzieś tam coś widzę, czasami coś znajdę na śmietniku. Czasem coś mnie gdzieś zaskoczy, prawda? I tworzą się w głowie różne rzeczy. Robimy to po swojemu, bo nam te takie podejście, takie od serca, można powiedzieć, tak do tej pory się sprawdzało. Bo to ludzie tworzą festiwal. Organizują, w nim uczestniczą i na nim występują. I tak naprawdę przeżywanie wspólne pewnych rzeczy, nie tylko na koncercie, łączy. Taką największą rzeczą, która mnie tak jara, to są ci ludzie rzeczywiście, bo chyba to dla nich tylko robimy. I bardzo się staram ich wprowadzić w taki troszkę jakby zaczarowany świat. Ludzi nie można oszukać, oni to czują. My nie chcemy brać udziału w pewnego rodzaju wyścigu, który się odbywa. Wyścig w techno, wyścig w rapie. Brakuje takiej pracy u podstaw, brakuje takiej pracy z przekonaniem. Mnie to smuci, że jest tak mało takich zjawisk. Jest za dużo biznes techno. A zieleń jest kolorem nadziei. Bardzo bym chciał móc być tak blisko tego, co tak nas napędziło na samym początku. Obraz plus tak jakby muzyka to są dwie rzeczy, które potrafią wywołać takie emocje, że człowiek jest w stanie na przykład się rozpłakać. Albo poczuć po prostu gęsią skórę na rękach. Jak już siądę po słuchaniu muzyki, to wiara, wiesz, mi wraca, nie? Jakby nakręcam się na nowo, jadę dalej. Jeżeli by gdzieś ta wartość została właśnie urwana, to po prostu my pewnie przestaniemy to robić, bo to nie będzie miało żadnego sensu. Tak zupełnie. To jest absurd, to jest po prostu zwykły ogórek. My jesteśmy w ogóle zwykłymi ludźmi, prawda? I po prostu jemy ogórki, mieszkamy sobie, żyjemy i tyle, nie? I to jest taki ogórek dla ludzi.